Hej, cześć, witajcie, z tej strony mówi Infomod, a temat dzisiejszego odcinka jest bardzo ciekawy i bardzo wyjątkowy pod takim względem, że to dzisiaj wy mi pomożecie, bo tak zawsze ja nagrywam jakiekolwiek materiały, to albo omawiamy jakiś ciekawy temat, albo sprzedaję wam jakieś tipsy, poradniki, wskazówki, cokolwiek innego. A dzisiaj mam pewien problem, mam pewne pytanie postawione i nie umiem znaleźć na to odpowiedzi. I być może ktoś z was znajdzie się, który jest lepiej doinformowany albo spotkał informacje, które od razu odpowiedzą na to moje pytanie. Aczkolwiek szanujmy się, ja szanuję wasz czas, nie zamierzam tego materiału przeciągać zbyt długo, on ma być krótki. Dlatego pozwólcie, że żebyście wiedzieli, o co chodzi, to muszę streścić tą krótką korespondencję. Sami widzicie, że to nie jest dużo. Generalnie Marcin do mnie napisał w niedzielę: siema, ale to nie o to chodzi, nie? Co jeśli mam 100 punktów na koncie, w sensie 100 tysięcy IP na koncie i wydam je wszystkie na zakup odłamków bohatera za 1700 IP? Zyskam tym 58 odłamków bohaterów i dalej tu tłumaczę. Ja wam pozwólcie, że teraz szybko wam to streszczę, o co chodziło Marcinowi wiadomości. Generalnie rzecz biorąc, jeśli nie jesteście poinformowani zbyt dobrze i nie jesteście na bieżąco, to ostatnio Riot Games zapowiedział, że w przedsezonie i w nowym sezonie pojawi już nie będzie czegoś takiego jak IP, czyli tych PZ-ów, czyli punktów zasług. Teraz to wszystko zamienia się w niebieską esencję. Tą samą, którą obecnie mamy w naszym warsztacie Hextech. Nie wiem, czy tak się to powinno czytać? Chyba tak. Generalnie Marcin wpadł na bardzo fajny pomysł, troszeczkę na zasadzie, żeby obejść system. I on tutaj mówi właśnie, że skoro ma 100 tysięcy odłożone i kupi za to 100 tysięcy odłamki bohatera, za które można dostać niebieskie esencje, jeśli je się sprzeda, to obliczył, że będzie miał łącznie 58 odłamków. Po odpowiednim pomnożeniu i tak dalej, to wszystko widzicie, nawet możecie sobie zatrzymać ten film i przeczytać. Tak jak mówię, szanujmy swój czas. To generalnie rzecz biorąc, w efekcie końcowym będzie prawie 32 tysiące do przodu. I to dalej liczy, czyli jak ktoś ma 500 tysięcy odłożone, to łącznie zrobi 668 tysięcy. To niezłe rito, a przecież są odłamki droższe niż 350, więc mogę zrobić jeszcze więcej. I tutaj bardzo fajne pytanie zadał, czy nie jest to przypadkiem luka. I ja tutaj odpowiedziałem: witam. Faktycznie bardzo dziwna sprawa i nie zastanawiałem się nad tym. Poszukam parę informacji na ten temat w internecie, a potem dam ci znać. Jeśli nic ciekawego nie znajdę, to nawet nagram o tym film. Również bym cię na nim pozostawił. Co? Pozostawił? Co ja tu pisałem? I użył twoich wliczeń. Na wszelki wypadek zapytam, zakryć twoją nazwę, czy nie będzie problemu, jeśli twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie profilowe pokażę się na odcinku. Powiedział, że nie będzie miał nic przeciwko, zresztą tu widzicie, co odpowiedział, prawda? Ja to odpisałem również w niedzielę i szukałem odpowiedzi i nie znalazłem. Wiem, że Riot Games, tu nawet sam Marcin napisał, że Riot zapowiadał, że zmniejszy drop, ale cały czas tego nie zrobił. To była wiadomość w niedzielę jeszcze, ale tu w poniedziałek napisał, że dalej tego nie zmienili, więc to jest bardzo interesujące. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest czwartek, dokładnie nawet godzina 15 w tej chwili, więc zaraz zobaczycie ten materiał. I sam się zastanawiam nad tym, czy, bo ostatnio była jakaś zmiana, ale wszedłem na stronę LoL'a, wszedłem też na inne strony, które zawsze mówią o jakichś zmianach i nie znalazłem żadnej odpowiedzi na to pytanie, więc jeśli coś przeoczyłem, nie zauważyłem albo nie doczytałem, to proszę poprawcie mnie w komentarzu, ja dostanę odpowiedź i być może potem dalej coś w tym kierunku nagramy, jakiś kolejny odcinek albo nawet ten film usunę, żeby też nie był żadnym spamem. No mam nadzieję, że nikt mnie za to nie zabije, że mam do was pytanie i nie mogę znaleźć na to odpowiedzi. Tak jak zawsze nie miałem z tym żadnego problemu i czasem długo musiałem grzebać, ale zawsze w końcu znalazłem, a tu widzicie, że zastanawiałem się już nad tym w niedzielę. Nie szukałem i od razu w niedzielę szukałem dość intensywnie i nie znalazłem żadnej odpowiedzi. Na bieżąco tutaj szukałem jakiejś aktualizacji, ale niczego nie znalazłem. Więc słuchajcie, odpowiedzcie mi proszę w komentarzu, jeśli macie wiedzę odpowiednią, jak to z tym wszystkim jest, bo jeśli to jest ogromna luka, no to bardzo dobrze dla osób, które mają wiele pieniążków zaoszczędzonych. Chodzi mi oczywiście o te punkty zasług, nie o prawdziwe dolary, euro czy PLN-y. No i troszeczkę słabo ogólnie, że Riot Games zaliczył taką wtopę, prawda? I to wszystko, moi drodzy, to wszystko. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam bardzo mocno, zapraszam do komentowania, bo nie mogę, no bo nie wiem, jaka jest prawda, no nie wiem, po prostu nie wiem. Nie jestem alfą i omegą, no. Nie wiem. Dobra, jeszcze raz dziękuję za obejrzenie. Mówię z Infomod. Narka.